List świętego Jakuba, rozdział pierwszy. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, posyła radosne pozdrowienie 12 plemionom w diasporze. Bracia moi, przyjmujcie z wielką radością różne doświadczenia, jakie was spotykają. Wiedzcie, że próba waszej wiary rodzi wytrwałość, a wytrwałość niech was prowadzi ku dojrzałości, abyście byli w pełni doskonali, bez najmniejszej wady czy skazy. Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a na pewno ją otrzyma. On bowiem każdego chętnie obdarza, nie czyniąc nikomu wyrzutów. Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, jest jak wzburzona morska fala, którą wiatr miota w różne strony. Taki niech się nie spodziewa, że otrzyma cokolwiek od Pana, skoro jest wewnętrznie rozdarty i niestały we wszystkim, co czyni. Biedny brat niech się szczyci swym wyróżnieniem, bogaty zaś swym upokorzeniem, bo uschnie jak zielona trawa. Wzeszło słońce i swym żarem wypaliło trawę, jej kwiat opadł, a piękno zginęło. Tak samo zmarnieje bogaty ze swoimi dziełami. Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany tym, którzy go miłują. Ten, kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani sam nie jest kuszony, ani też nie kusi nikogo. Każdego bowiem kusi jego własna pożądliwość, która odwodzi od dobra i nakłania do zła. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech jest dojrzały, płodzi śmierć. Bracia moi najmilsi, nie dajcie się zwodzić. Każde otrzymane dobro i dary doskonałe pochodzą z góry od Ojca Światłości, w którym nie dochodzi do żadnych zmian ani zaćmień. On zgodnie ze swym postanowieniem zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Bracia moi umiłowani, wiedzcie, że każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, a powściągliwy w mówieniu i nieskory do gniewu. Człowiek zagniewany nie postępuje bowiem według Bożej sprawiedliwości. Dlatego porzućcie wszelką nieczystość i bezmiar zła. Z pokorą przyjmijcie dane wam słowo, które ma moc was zbawić. Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie jedynie słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Tego bowiem, kto tylko słucha słowa, lecz według niego nie żyje, można porównać do człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze. Oglądał on wprawdzie samego siebie, ale po odejściu od lustra zaraz zapomniał, jaki był. Kto jednak wnika w doskonałe prawo wolności i według niego postępuje, nie jest już jedynie skłonnym do zapominania słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. Będzie on szczęśliwy dzięki wypełnianiu go. Jeżeli ktoś się uważa za człowieka religijnego, a nie panuje nad swoim językiem, oszukuje samego siebie, a jego religijność jest jałowa. Człowiekiem religijnym i nieskazitelnie czystym przed Bogiem Ojcem jest ten, kto sierotom i wdowom przychodzi z pomocą w ich utrapieniu, a siebie samego zachowuje czystym od skazy świata. Kochani, list Jakuba, przed nami 5 rozdziałów listu Jakuba, w sensie jeden już dzisiaj był. Bardzo wiele tematów, tutaj każdy akapit to jest jakiś inny temat. I w ogóle do tego chciałbym was, kochani, dzisiaj zaprosić, bo tutaj myślę, że w każdym tym akapicie, jak sobie zajrzycie do Pisma Świętego, zobaczycie, to jest tam podzielone na takie akapity, do każdego akapitu jest pytanie. I kochani, myślę, że od razu znajdziecie, jakby o co chodzi. Zobaczcie, jakie tam są tytuły. Wytrwałość w pokusach, wielomóstwo i gniew, słuchać i działać, prawdziwa pobożność. Same te, kochani, akapity dają wam już pytania. Prześledźcie sobie dzisiaj te akapity i popytajcie się. Jakub jest bardzo konkretny, Jakub bardzo lubi jakby patrzeć na realia życia. Więc popytajcie się, czy tak właśnie jest u was, czy tak żyjecie, czy też może coś jest nie tak. Niech to będzie dla was taki rachunek sumienia.